Właściwie to nie była armia, to nie było wojsko i właściwie powiedziałbym, rozkazów nie było. Marek był komendantem wszystkich grup, aż do chwili, kiedy żeśmy zdecydowali po kilku dniach, tego nie pamiętam, to było po 4 czy 5 dniach, żeśmy zdecydowali, że nie można dłużej tam być, bo ogień nas wygania, spalimy się żywcem.